Franciszek to jest mój papież. Oczywiście, że to jest mój papież i bardzo cieszę się z takiej osoby, która kontynuuje w XX wieku, już w XXI wieku, kurs kościoła, który zaczął się zdecydowanie wcześniej. Jak sobie myślę o papieżu Franciszku, to znajduję bardzo wiele analogii podobieństw do Jana Pawła II i z jego jakąś taką spontanicznością i otwartością. Bo pamiętam Jana Pawła II no, przez cały jego pontyfikat, dane mi było z nim się spotkać. I widzę, że papież Franciszek również łamie pewne konwenanse, łamie pewne schematy, które dotyczą... Pewnej obrzędowości, czy takiego stylu funkcjonowania, że, że, że wchodzi w tłum, że, że wypowiada się, że, że, że słucha też ludzi i na bieżąco reaguje różnymi rzeczami. I gdybyśmy patrzyli w biografii Jana Pawła II z różnych jego wizyt pielgrzymek, to było dokładnie podobnie. Słucham tego, co mówi. I bardzo jestem urzeczony jego wiernością Ewangelii, temu, jak czyta słowo Boże, jak je przeżywa. I jak je interpretuje, mówiąc do nas, o, o pewnej realności tego doświadczenia, że, że, że w każdym momencie Bóg do czegoś nas zaprasza, a przede wszystkim zaprasza nas do miłości. to z tych i nauczania, i jego dokumentów bardzo mocno wynika. Nie pozwala mi zachować jakiejś stagnacji. To jest też taki rys, który gdzieś no, w osobie papieża Franciszka znajduje. Jan Paweł II pielgrzymował, jeździł, trudno można było go spotkać. Natomiast często papież Franciszek wyzwala we mnie taką potrzebę zastanowienia się, postawienia sobie pytania, a co ja w swoim życiu zrobię z Ewangelią, z nauczaniem, z posłaniem. No i mam takie doświadczenie, że rozpoznaję też swoje ograniczenia. No, no właśnie, jestem grzesznikiem, jestem słaby, nie w pełni odpowiadam na Boże wezwanie czy Boże zaproszenie i papież mówi o tym, że, że trzeba pójść. To nieraz rodzi się we mnie czasami takie, ale o co konkretnie chodzi? O otwartości na innych, o prowadzeniu dialogu, o, o niezamykaniu się, o wychodzeniu z Ewangelią nadal. I wtedy czuję jakieś napięcie. Nie wiem, potrafię, dam radę, mam siłę. A papież mówi, nie chodzi o to, żeby, żeby być siłą, tylko żeby zaufać Jezusowi, który nas do tego prowadzi. Niedawno nawet zdarzyło mi się czytać encyklikę Jana Pawła II, Redemptor hominis pierwszą. I uświadomiłem sobie, jak wiele z tego, co mówił papież, jest do zrobienia teraz. I jak robi to papież Franciszek? Bo papież Jan Pawła II mówi, nieście Chrystusa światu. Wszędzie. I papież Franciszek w swoich dokumentach, kiedy mówi o radości Ewangelii, o posłaniu, dokładnie o tym mówi. Chrześcijanin to jest ten, który głosi Ewangelię. Tak, papież Franciszek jest moim papieżem.